Chciałem cię spytać troszeczkę o sprawy kamradzkie. Myśmy się nie widzieli przez półtora miesiąca, bo chyba ostatni raz, żeśmy się widzieli na marszu Dmowski na zamek. Potem tak. Chyba przez miesiąc, ponad miesiąc nie było okazji. Dla mnie takim ważnym momentem był udział w marszu Dmowski na zamek posła Grzegorza Brauna i jego przemówienie pod kolumną Zygmunta. Z drugiej strony pewnym zmartwieniem było to, co się stało później po tym przemówieniu, to znaczy różne dziwne przemówienia innych osób, do których dopuszczono, bo można było nie dopuścić do ataku na przedmówcę, ale jednak ten atak nastąpił. Przez te półtora miesiąca widzę, że te drogi Grzegorza Brauna i kamratów jakby trochę się rozchodziły, co mnie martwi, bo myślałem, że za rok i nie wiem, jeden, dwa czy trzy miesiące wybory i tu trzeba by się konsolidować. Natomiast tego ruchu nie widać. Z jednej strony brak jest tego zbliżenia kamratów z Grzegorzem Braunem i z jego partią Korona, a z drugiej strony sprawa partii kamrackiej też stoi w miejscu, drepcze w miejscu. W rozmowie ze mną Marcin Osadowski powiedział, ten rok w sprawie partii kamrackiej został stracony. Jak ty oceniasz te sytuacje w sprawie powołania partii, w sprawie relacji z Braunem? No ja jestem trochę zaniepokojony, w jakim to idzie kierunku. Podzielam twój pogląd. Też jestem zaniepokojony sytuacją, dlatego że jak pamiętasz, ja od wielu miesięcy wypowiadałem się za tym, żeby nastąpiło jakieś porozumienie. Znaczy, i za jednym, i za drugim. I za współpracą z Braunem, i za powołaniem partii. Powołaniem partii kamrackiej albo jakąś formą współpracy z Koroną, Konfederacją Korony Polskiej. No i tutaj szczerze powiem, że w czerwcu, nastąpił taki zimny prysznic. Po pierwsze, z dwóch powodów. No, źle się stało, że nastąpił atak na Grzegorza Brauna. Źle się stało, że wypowiadały się osoby, które wprost go atakowały wtedy, dlatego że na takich marszach najczęściej powinno się przygotowywać listę tych, którzy mają się wypowiadać, no i mniej więcej wiedzieć, o czym będą mówiły. To się okazało, że niektóre osoby znalazły się tam chyba przypadkowo, jak jeden z tych, którzy atakowali ostro Grzegorza Brauna. Nie mówię tutaj o Marcinie Bustowskim, tylko jego koledze, Armandzie zdaje się, tak? Wydaje mi się, że to była osoba przypadkowa, która po prostu dorwała się do mikrofonu, że tak powiem, i powiedziała parę słów, niekoniecznie na temat. W zasadzie można powiedzieć, że w ogóle nie na temat. Także niedobrze, że do tego doszło. Druga kwestia taka, że no Grzegorz Braun, być może widząc, że tutaj w środowisku kamrackim sprawa tworzenia partii, jakiejś bliższej współpracy nie postępuje tak w tym kierunku, o którym ja mówiłem, wyraźnie stwierdził na tym wiecu, że on trwa przy Konfederacji Wolność i Niepodległość, czyli tej konfederacji tych kilku partii, a w związku z tym w pewnym sensie też się określił, że to on stawia na pierwszym miejscu. Natomiast gdyby miała zaistnieć jakaś współpraca ze środowiskami kamrackimi, to na zupełnie innej zasadzie, nie na sojuszu, bo do tego na pewno Konfederacja Wolność i Niepodległość nie dopuści, bo znamy stanowisko tutaj i Ruchu Narodowego wobec Ruchu Kamrackiego i środowiska... I dwóch partii liberalnych, prawda, no właśnie, bo jeszcze jest partia... Węży, tak zwane. Także tutaj wiemy, jak te środowiska odnoszą się do kamratów i wydaje mi się, że w takiej konfiguracji ta współpraca jest niemożliwa. Natomiast ja już kiedyś mówiłem, że gdyby Konfederacja Korony Polskiej znalazła się poza Konfederacją Wolność i Niepodległość z różnych powodów, to wówczas byłaby szansa nawiązania tutaj bliższej współpracy ze środowiskiem kamrackim i wtedy albo pod szyldem tej Konfederacji Korony. Można by wspólnie iść, tak, Korony, albo jeżeli by powstała partia kamracka, no to wtedy też można stworzyć jakąś z kolei tutaj konfederację między Konfederacją Korony Polskiej i partią kamracką. Takie dwie opcje bym widział. Trzecia, wydaje mi się, że w
czasie wyborów no, raczej by nie zafunkcjonowało. Czyli takie dwie opcje. No, na dzień dzisiejszy widać, że w zasadzie te obie opcje raczej się oddalamy, raczej się oddalamy od nich, tak? Bo Grzegorz Braun z jednej strony nie, prawda? I jego partia jest bardziej tutaj po stronie Konfederacji Wolność i Niepodległość, a z kolei, tak jak tutaj wspomniałeś, rok stracony dla kamratów, partia nie zafunkcjonowała i w tej chwili mamy rok do tych planowanych wyborów, które moim zdaniem się nie odbędą w terminie, to już widać po działaniach rządów, ale zobaczymy. W każdym razie został formalnie rok do tego, żeby się zorganizować, no a jakoś tutaj brakuje takich zdecydowanych działań ze strony środowiska kamrackiego i tak się zastanawiam w takim razie, w jakim kierunku to pójdzie. Czy środowisko kamrackie będzie w stanie w inny sposób zafunkcjonować przed kampanią wyborczą i jakoś przekonać potencjalnych wyborców do tego, żeby głosowali na środowiska kamrackie, które przecież no chyba trudno powiedzieć, że będą stanowiły jakąś jedność wtedy. No, zobaczymy w jakiej formule wystąpią, ale no, na dzień dzisiejszy no, widać, że to środowisko jest no, jednak dość podzielone. Tak? Oby się zjednoczyło w jakiś sposób na czas wyborów. Oby nie było za późno. I oby nie było za późno. Tak? Jak Wojtek się dowiedział, będąc w więzieniu przez adwokata, że w marcu było spotkanie osób, które chcą powołać partię kamracką w Łodzi, bardzo się z tego powodu ucieszył, będąc w więzieniu i przez mecenasa przekazał na przykład mnie takie słowa, oby nie było za późno. Róbcie partię, oby nie było za późno. Wtedy to był marzec. Minęło praktycznie pół roku i no nic, żeśmy nie posunęli się naprzód. No właśnie i to niedobrze, bo jeżeli... A część ludzi, która się angażowała w partię kamracką, albo się zniechęciła, albo została zmarginalizowana, no podcina się skrzydła tym, którzy chcieli tą sprawę organizować. No właśnie, bo przecież zgodnie z wypowiedzią Wojciecha, no wszystko szło w tym kierunku, żeby właśnie tworzyć partię, czyli zostały podjęte działania zgodnie z jego sugestią i szły w dobrym kierunku. Pół roku po jego wystąpieniu w tej sprawie, no już były zarysy, tak? Można było tutaj liczyć na coś konkretnego, prawda? Zawiązały się jakieś już inicjatywy, prawda? No i szkoda, że to zostało w jakiś sposób ukręcone. No w tej chwili widzimy, że to się oddaliło, o ile w ogóle nie zostało w ogóle gdzieś tam zakopane czy schowane pod dywan. Mam nadzieję, że ta sprawa się odrodzi, bo na czas wyborów najlepiej jednak występować w formie zorganizowanej, chociażby takiej partii kamrackiej, która po wyborach niekoniecznie musi no, dalej funkcjonować, chociaż jeżeli by wygrała wybory, czyli dostała się do parlamentu, no to wtedy dostaje dotacje i sama z siebie by trwała, tak? Naturalną siłą rzeczy by było, że ta partia by trwała i mogłaby nadal jednoczyć środowiska kamrackie, a jeżeli nie powstanie, no to nie wiem, trzeba by było tu naprawdę tęgiego umysłu, żeby zjednoczyć w inny sposób środowiska kamrackie i zapewnić im jakiś sukces, czyli wprowadzenie przynajmniej kilku osób do parlamentu. Ja na dzień dzisiejszy no nie mam pomysłu, jak miałoby to wyglądać poza partią. Mhm. No ja liczyłem właśnie na to, że na przykład program, który napisał Grzegorz Braun i został wydany jako taka broszurka Konfederacji Korony Polskiej Stop Ukrainizacji Polski, bardzo konkretny, łącznie z 7 projektami ustaw dotyczącymi imigracji, dotyczącymi obrony praw Polaków w Polsce i polskiego obywatelstwa i tak dalej. No niestety niemerytoryczne spory powodują, że Grzegorz Braun jest odrzucany, a jego merytoryczne propozycje nie zawsze spotykają się z zainteresowaniem. Ja bym jeszcze zapytał przy okazji tego, że wyszła nowa książka po konferencji historycznej z 9 kwietnia 2022 roku dotyczącej Bolesława Piaseckiego. Bolesław Piasecki od wodza Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga do przewodniczącego
Stowarzyszenia PAX i członka Rady Państwa PRL. Praca zbiorowa, jest tu wielu autorów. 9 osób generalnie napisało teksty do tej książki. Chciałem spytać, czy ty masz jakiś stosunek do postaci Bolesława Piaseckiego, jednego, że tak powiem, z no, większych autorytetów, z większych postaci w szeroko rozumianym obozie narodowym w XX wieku? No, myślę, że można go potraktować jako autorytet, zwłaszcza w sytuacji jego działalności po II wojnie światowej, która w zasadzie doprowadziła do ochrony jakby tego środowiska w pewnym sensie. Mm-hmm. Natomiast szerzej nie chciałbym się wypowiadać, dlatego że ja jako działacz narodowy bardziej byłem skupiony na działalności organizacyjnej. Mm-hmm. Nie jestem historykiem ruchu narodowego i w zasadzie wystarczy mi to, co mówił Roman Dmowski, przełożenie tego na współczesność, mm-hmm. i tym zawsze się kierowałem. Myślę, że tutaj powinni się wypowiedzieć historycy i dobrze, że tutaj właśnie takie środowisko się wypowiedziało, jak mówisz, 9, 10 czy 11 autorów. 9, tak. Dobrze, że się wypowiadają. Tę postać należy przybliżać nie tylko narodowcom, współczesnym narodowcom, ale w ogóle Polakom, żeby wiedzieli, że środowisko narodowe miało i takich ważnych bohaterów, tak? Nie tylko tych głównych z okresu międzywojennego, ale też po wojnie, że środowisko trwało, starało się jakoś zachować polskość w sytuacji, zdawałoby się, beznadziejnej, czyli w czasach komunizmu. I być może dzięki działalności Bolesława Piaseckiego, a myślę, że w dużej części dzięki jego działalności, to środowisko mogło się później odrodzić po 89 roku i no, trwać do dzisiaj, tak? W różnej postaci, w różnej formie, nie zawsze takiej, jaką byśmy chcieli, ale jednak trwa. Tak? I to jest, myślę, dużą zasługą właśnie Bolesława Piaseckiego. Także za to mu chwała. Zainteresowanych odsyłam do książki Bolesław Piasecki, od wodza falangi do przewodniczącego PAKS-u. Równocześnie chcę zauważyć, że wzbudza on wielkie emocje, zwłaszcza w środowiskach narodowo-społecznych i narodowo-radykalnych po dziś dzień. Różne wydawnictwa, różne grupy, różne środowiska, które nawet na co dzień się zwalczają, odwołują się do Bolesława Piaseckiego. Tu jest książka wydana 3 lata temu przez środowisko Szturmu, Biblioteka Szturmu, tom drugi, Bolesław Piasecki, Duch Czasów Nowych, a Ruch Młodych. I równocześnie zantagonizowane środowisko pracy polskiej, to jest z tego roku praca, Bolesław Piasecki myśli. Dwa środowiska, które na przykład od pół roku są po przeciwnych stronach barykady. Szturm jest radykalnie antyrosyjski, a proukraiński. Z kolei praca polska no nie ukrywa, że jest przeciwna zwłaszcza banderyzmowi i pozytywnie patrzy na działania Rosji. I jedno i drugie środowisko odwołuje się do Bolesława Piaseckiego. Niestety co jakiś czas dochodzi też do jakichś przykrych incydentów pomiędzy przedstawicielami jednego a drugiego środowiska, ale tym bardziej trzeba podnosić swoje kwalifikacje, wiedzę i warto po prostu się nad tymi sprawami zastanawiać. Ja, jeśli można, chciałbym tylko dodać tutaj opinię jednego z narodowców. Myślę, że on sobie przypomni, jak ją przytoczę. Jeden z wysoko postawionych działaczy narodowych powiedział parę lat temu, że my jako narodowcy polscy powinniśmy podjąć rozmowy z neobanderowcami, dlatego że oni są nacjonalistami ukraińskimi i myślą podobnie jak my. Także to też pokazuje, w którą stronę idzie ruch narodowy, albo mógłby pójść, bo być może w tą nie idzie, tak jak wtedy ten ktoś by chciał, no ale to pokazuje, jak różny jest ruch narodowy, szeroko rozumiany, mhm. prawda? Że tak jak tutaj, jedni no popierają Piaseckiego, inni są przeciwni. Ta opinia, którą, że tak powiem, wyraziłeś, raczej jest bliska opinii z środowiska Szturmu. Szturmu, no właśnie, tak? A to nie był działacz Szturmu, tylko ruchu narodowego. Ówczesnego i jeszcze obecnego. Także, prominentny. Prominentny, tak. Także no, to też powinno dawać do myślenia.
w którą stronę to idzie i czy we właściwą, tak? To musimy się zastanowić sami.